że ważne jest to, iż obecnie przywróciliśmy rolę branży, przywróciliśmy rolę surowca i to, co płynie z tych kongresów w Bełchatowie, bo to ósmy już, to w ogóle musimy zacząć mówić o polskim przemysłowi. Myśmy w ogóle odeszli, tak próbuję, odbiję się trochę od tego pani pytania, bo to jest też taka dobra okazja, aby zacząć, żebyśmy w Polsce zaczęli mówić o naszych walorach przemysłowości Polski. Zresztą pan profesor, jeden z profesorów z AGH wspomniał o tym, że AGH zawsze służyło polskiemu przemysłowi. I myślę, że do tego trzeba powrócić, bo to jest nasza siła. To była siłą w dwudziestoleciu międzywojennym, budując siłę państwowości. I po wojnie, w okresie, jak to niektórzy nawet słusznie minionym, udawało nam się funkcjonować właśnie w przestrzeni przemysłowej. I nagle się okazuje, że w pewnym momencie jakby zaniechano budowania przyszłości Polski na tych atutach. My mamy budować nowe przestrzenie gospodarcze, informatyzację, idąc za nowymi technologiami, ale my, mając świetne doświadczenie instytutów, uczelni, zaplecza menadżerskiego, no mając ten surowiec, mając firmy, które się wyspecjalizują, zresztą możemy zobaczyć, kto się wystawia na tym kongresie, jak te firmy są świetnie przygotowane do konkurencji międzynarodowej, to jest nasze wielkie bogactwo i my powoli przygotowujemy się jako Polska do tego, żeby transferować myśl techniczną związaną z wydobywaniem węgla brunatnego i kamiennego. To jest nasze wielkie bogactwo i techniczne, i organizacyjne, zaplecze intelektualnego i wreszcie musimy to dyskontować, ale baza musi być Polska. Baza musi być w Polsce ze względu na dwie rzeczy, na bezpieczeństwo energetyczne, bo surowiec daje nam to poczucie panowania nad tym, z czego jest energia, czyli nad źródłem energii. My na dzisiaj mamy dobrą pozycję, jeśli chodzi o uzależnienie, bo tylko 20% jesteśmy uzależnieni, jeśli chodzi o energię, ale mamy możliwość zmniejszenia nawet tej wielkości. Inne kraje mają inną proporcję. To daje nam siłę jako kraju suwerennego, ale zarazem też umiejąc wydobywać węgiel, umiejąc wydobywać węgiel z odkrywki, jesteśmy świetnie przygotowani do tego, żeby transferować tak zwane projekty od projektowania pod klucz w krajach, które nie są tak sprawne w wydobywaniu węgla. A mogę to powiedzieć bez paru wystaw zagranicznych, gdzie mnie doproszono po raporcie Banku Światowego zeszłorocznego, który bardzo pozytywnie ocenia procesy w naszej przestrzeni surowca węgla kamiennego i surowca węgla brunatnego. I to, myślę, jest coś, co powinno też się stać pewną wizytówką, marką Polski, żeby wreszcie dyskontować to, co umiemy robić i gdzie mamy zaplecze intelektualne, organizacyjne.